to za jeden? Nie wiem, wygląda jak z pogotowia trochę. Coś, to jakiś wariat. Otwieramy więc dzisiaj nasze działania rekonstruktorskie. Dzisiaj pierwsza rekonstrukcja. Proszę bardzo, Bogu Rodzica. Bogu Rodzica? Bogiem sławiona rodzica? Chyba nic z tego nie będzie. A co to przekrew jest? Przecież to miało być zapisane po polsku. Jak to się polski? Musimy pamiętać, że w późnym średniowieczu w języku staropolskim akcent padał na pierwszą sylabę. W porządku, wasze wysosti, ale w takim przypadku co budeme dělat? Wszystko do poprawy, Honziku. Wszyscy sienko. Na końcu natomiast było półmiękkie szy, to słowo nie mogło brzmieć inaczej jak usłyś. Bogu rodzica, dziewica, Bogiem sławiona, Mario, u twojego syna, gospodzina. Każda krótka samogłoska miała swój długi odpowiednik. Również nosówka, mieliśmy wówczas jedną nosówkę aun, tak? I mieliśmy długie i krótkie aun. To masz coś, Waziu? Bo ja nic. A może to szpieg krzyżacki? Proszę bardzo, widzicie? Boga rodzica, pieść dziadowska. Panie skarga, dziadzie, wstydziłby się pan. Do jutarka, albo skrócimy ogłówkę. Krótka piłka. Gród nad brdą. Gród nad brdą. Gę, 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 gę. Ale to twoje R brzmi podejrzanie. To nasze wałczenie, czyli pospolitą wymowę głoski eł, Jan Kochanowski uważał za barbarium, ponieważ on bardzo ładnie wymawiał to L. Raz, pięknie, siadajcie. Siadaj, widzę cię jutro z ojcem. Ale czemu? Prosim. Biegusiem. Sio. Usłysz głosy, napełnij myśli, człowiecie, słysz modlitwę i zasubskrybuj nasz kanał.